Siema, witam bardzo serdecznie. Dzisiaj premierę mają dwa boksy z Crown Zenith. Jeden z nich to taki oto Shiny Zacian z 11 boosterami, a drugi to odpowiadający mu Shiny Zamazenta. Ja dzisiaj otwieram Zacjana, ale jeśli chcecie zobaczyć opening również Zamazenty, zapraszam na kanał Jakuba Kołodzieja. Jakub już wrzucił swój opening Zamazenty, albo jeszcze wrzuci dzisiaj. A co w Shiny Zacianie znajduje się w środku? Już wam pokazuję. A otwierając tego boksa, powiem, że sponsorem tego odcinka, jak i również całego kanału, jest pokemarket.pl i zapraszam, można wbić link w opisie, można kupić na przykład właśnie takiego Shiny Zacjana, jeśli dacie im znać w komentarzu do zamówienia, że życzą sobie państwo mój autograf na przykład, to myślę, że da się coś załatwić, myślę, że się uda. A ja otwieram boksa i pokazuję, co następuje, co się znajduje w takim Zacianoboksie. A w Zacianoboksie z zaskoczenia pin z Zacianem. Kto by się spodziewał? Taki oto Zacianik na dwie te takie pineski. Ponadto figurka z Zacianem, Zacianowa, ten kawałek drewna mi się najbardziej podoba w tej figurce. Nie będę ściemniał, bo wygląda bardzo fajnie, ale sama sobie cała ta figurka też jest elegancka. Zestaw koszulek Zacianowych. Taki o, Pokémon Trading Card Game. I tu jest Zacian, tu jest Zamazenta. Promeczka z Zacianem. To jest Zacian już nielegalny do grania z Intrepid Swordem. Widzicie literkę D. Jest też kod na tego boksa. I ponadto boostery, których powinno być 11. I są to boostery z Crown Zenith. Ostatnio otwierałem dużo Scarlet i Violet. Będzie mi miło wrócić jeszcze do ery Sword i Shield. Otworzyłem te koszulki, to są takie standardowe koszulki z ETB-ków i tak dalej, nic szczególnego, jakość nie jest powalająca, ale Zacjana do koszulki już schowam. Przyświeca Zacjan, przyświeca taki Zacjan i przyświeca taki Zacjan, opening Zacjanów, no bo to jest w końcu Zacjan Box. No i z Zacjanem i Zamazentą Crown Zenity, co tu można trafić? Dużo fajnych kart i liczę właśnie na jakąś z nich dzisiaj, że się uda wydropić. I tutaj wracamy, moi drodzy, do mojego sposobu przekładania 4 za 2. Już dawno tego nie robiłem, bo oba było Scarlet i Violet. Cherubi, Execute, Energy Retrieval, Emolga, Energia, Francine Sinnoh, Gloom, Ultra Ball, Gloom Reverse i Snorlax. Nie holo, można tu trafiać było, nie holo, można było trafiać tylko jednego rewersa. To było wszystko tak oczywiste, ale teraz mogło zdarzyć się, że ktoś już zapomniał, bo było Scarlet i Violet, gdzie są dwa rewersy i tak dalej, i tak dalej. Tu tego nie ma. Snorant, Larvesta, Tangela Merkel, Baltoy, Galarian Meowth, Energia, Trekking Shoes, Shaymin, Frenzin Hisui i jest Holo Energia, spoko, i Dragonite. Ale Holo Energia do koszulki powędruje, przynajmniej jest Holo Energia, która się prezentuje taką. Bo w tym secie dało się trafić Holo Energię na przykład. No ale tu jest dużo full artów, tu jest dużo, dużo galery, dużo dobrych, fajnych kart do trafienia. Może niekoniecznie tak bardzo grywalnych, chociaż z grywalnych bardzo bym chciał Sky Silstone'a trafić, który tutaj gdzieś się chowa, a jeszcze nie trafiłem gościa, chyba nigdy, a przydałby mi się bardzo do talii. Digging Duo, Girafarik, Pinchu Cinchu, Switch Reverse i Luxray, nieholograficzny. Pierwsze trzy boostery bez szału. Czyli mogę wnioskować, że w pozostałych ośmiu
chyba jest coś dobrego. W ogóle zastanawiam się, skąd ta liczba 11 boosterów. Kto lubi tak nierówne liczby? 4 za 2. I Wulu, Shinx, Pancham, Snorunt, Ponyard, Energia, Graveler, Pokémon Catcher, Salazu. Dalej znowu tylko Reverse, Luxray i Luxray. No to bulk leci fajnie na ten moment. To teraz odpuszczę coś drogiego, co? Drogie karty z tego dodatku. I Sky Simstone, takie rzeczy mnie interesują. 4 za 2 przekładam. Energy Shukai, Scyther, Riolu, Yongus, Cherubi, Energia, Rescue Carrier, Bisharp, Graveler, Bidoof i Snorlax nieholograficzny. No muszą być gdzieś te dropy. Muszą być gdzieś te dropy. A wracając jeszcze do tematu, 11 boosterów. Dlaczego nie 10? Dlaczego nie 12? Tylko 11. Po jednej stronie tego boxa było ich 6, po drugiej 5. Czyli nie, no, niesymetrycznie, no nic się nie zgadza. Dropy, żeby się chociaż jeszcze zgodziły. Jeszcze możesz w boksie, w boosterku, uratować tego boxa i nie ty jeden. No ale tu potrzebujemy coś, żeby to było uratowane. Frenzin Sinnoh, Gloom, Great Ball, Poochyena. No to chociaż tyle, jest to Galar Galery. Jest cokolwiek. I Tauros, nieholograficzny. Ja chowam Poochyenę do koszulki. Przecież tu były też te złote karty, które tworzyły razem obraz. To może coś z tych złotych kart. Jeszcze nic z tych złotych kart nie trafiłem ani razu. To może to jest ten moment. Może dziś. Ale na razie nic tego nie zapowiada. Chyba że właśnie w tych boksach, gdzie była złota karta, się trafia. Nie ma nic innego mądrego. Bo chce mi dać tą złotą kartę. Corphish, Ponyard, Seal, Rockruff i Aron za nim się chowa. Vistar Marker, Lyron, Frenzin Sinnoh, Gloom po raz 70. Metank Reverse i Wailord. Nieholograficzny. Ojej. 8 boosterów. 7 boosterów już poszło, nie 8. Teraz jest 8. I bez dropsa. Uczcę to chyba minutą ciszy. W nadziei oczekując na zawartość tego gościa. No bo tutaj już coś musi być, tak? Skoro w tamtych nie było, to tutaj musi. Tak? Tak? Snorlax? Reverse? Jan Mega, nie holo. Ja już może nic nie będę mówił. Skupię się na tym, co się trafia. I może jak się nie odezwę. Nie, ten system nie działa. Volcarona, a ten Gloom to już nie wiem który raz. 2 boostery do końca. Naprawdę? Reverse Energia to jest najlepiej co trafię? I to Poochyena? No nie wierzę, że tak słabo mi to wyjdzie. Gdzie się podział ten skill do otwierania boosterów? 4 za 2 przekładam. No i teraz, może teraz wyjdzie ten skill. Ta umiejętność poprawnego otwierania mocnych kart. Energia, Pokémon Catcher, Pinchu, Rare Candy, druga i to jeszcze jest ta sama, walcząca energia reverse i Lipard nieholograficzny. Ostatni booster. Może zaraz nie będzie tego podsumowywać w dropach. Ojej. No ale jak to ja zawsze wychodzę z założenia, że jeśli ja nie trafiłem nic dobrego, no to znaczy, że na was czekają te dropy. No bo gdzieś te dropy muszą być, co nie? Gdzieś by muszą. Purloin, Grubbin, Sklep,
Helioptile, Wulu, Energia, Girafarig, Pinchu Chinchu, Chinchu Rinchu, Pokémon Catcher, Reverse Switch, ja już to dzisiaj widziałem. To chociaż ten Sky Silstone. To jest Luxray, nie Holo. Mój Boże, jak pechowym openingiem jest ten opening. To są jedyne dropy, dwie reverse energie i ta Puchiena. Ten dodatek był tak dowalony, tyle kart tu było, a ja trafiam dwie reverse energie i to obie fighting. Puchiena, która jest no śliczna, no ale to jest tylko Puchiena i Zacianavi. Jak myślicie, gorzej się dało otworzyć, czy się nie dało otworzyć? No nic, to dziękuję wam za dzisiejszy filmik. Jakby co, no to już chyba najgorszego boksa już otworzyłem, także same pozostałe zostały lepsze, jeśli chcielibyście sobie takiego kupić. Ja wam dziękuję dzisiaj za uwagę i do następnego filmu. Strzałeczka.